Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Remnants 2. Z tej strony Demolidias, a my kontynuujemy eksplorację pałacu, do którego trafiliśmy ostatnio. To jest nowy świat, jaki odkryliśmy w grze i powiem szczerze, że zanim przejdziemy sobie tutaj na dół, to z przyjemnością cofnąłbym się do NPC, którego mamy gdzieś tu na dole i nie odkryliśmy go jeszcze, a myślę, że wypadałoby, ponieważ, no, wiadomo. Możemy poznać kolejną część historii, tak naprawdę. Historii związanej właśnie z tą lokacją. Okej, okay, na razie cześciutko. Coś tu... Aha, on po prostu znikał. I znikając wydaje taki odgłos z siebie. No dobra, niech będzie. Poza tym widać, że to jest ślepy zaułek, więc jak tutaj tylko prawdopodobnie sobie wskoczymy... no to będziemy mogli ruszać już w nieznany obszar, prawdopodobnie w kierunku naszego pierwszego bossa, jakiego tylko tutaj spotkamy. Jestem również bardzo ciekaw tego, jak będzie wyglądała kwestia z odkryciem tych wszystkich kluczy, ponieważ przypominam, że ostatnio znaleźliśmy chyba z dwa przejścia w ścianach i jakieś dwie czy trzy nawet bramy, których nie możemy normalnie otworzyć, w związku z czym, no, bardzo jestem ciekaw, jak to otworzymy. O, i mamy, a propos, kolejne, słuchajcie, przejście, z którego jeszcze nie umiemy skorzystać. Mam nadzieję, że to się zaraz zmieni. Być może za sprawą tego NPC, którego tutaj mamy. Witaj. Ale ciekawie wygląda. Taki dworny błazen, co? Okej. Okay. To jest niespodziewane. Czy on się odezwie? No, pokaz niezły. No. Co za gość? Co to jest? Magiczne piórko. To tyle? Nic mi nie powiesz? Okej. Okay. Zgaduję, że w takim razie to piórko serio będzie powodowało, że możemy przechodzić przez te ściany. Ale zobaczmy. Nie ma znaczenia, do czego było wykorzystywane portal. Czyli chyba przez ścianę faktycznie wejdziemy. Sprawdźmy to. No, dokładnie. Czyli będziemy mogli teraz do tych wszystkich punktów przejść. Mam nadzieję, że to nie jest jednorazowe, że mi wróci do ręki. A i rysujemy sobie przejście, ale kurde pomysłowe, nie? Ja cię kręcę. Dobra, to mi się podoba. No to sprawdzimy sobie w takim razie, moi drodzy, pierwszą lokację poboczną w tym świecie. Jest i checkpoint. Czy to będzie lokacja jakkolwiek usadowiona w tym zamku, co już znamy? Nie, to jest chyba inny... inne miejsce zupełnie. Dobra, ale to na razie zostawimy. Może faktycznie... O, tutaj uderzymy. Bo to się wydaje być ślepym zaułkiem takim. Okej, tego nie otworzymy. Czekajcie. Aha, i tutaj sobie to obejdziemy po prostu. Może z tą enigmą pobiegam trochę. Fajnie, jakby była opcja, by powiększyć magazynek w tej broni. Nie dolecimy aż tak daleko naszymi strzałami. O kurde. No przecież to ich normalnie usmażyło w sekundę. Piękne to jest, że ta amunicja, no okej, okay, może magazynek nie jest największy na świecie, ale ona wcale nie schodzi jakoś szybko, nie? W tym wypadku.
Co jest fantastyczne. Dobra, dołem będzie kolejne przejście, natomiast tutaj może coś by było. O, żelazo, ale zawsze coś, nie? Zawsze spoko opcja. Wow! Okej. Trade point kolejny, pięknie, ale jakiś mocniejszy wróg tu idzie. Aha, albo fala wrogów po prostu. Chyba to tym razem jest fala. W ogóle czas przeładowania na tej broni jest naprawdę tragiczny. Zobaczcie, jak to długo trwa. Masakra. Oj! Tam idzie. Mocniejszy gościu. Idzie? Idzie, idzie. Dobrze. No bez szans, nie? Po prostu nie był w stanie oprzeć się tym pieszczotom elektrycznym. Co to za odgłosy? What? W ogóle... Co? Nie widziałem cię! Kolejny ołtarz w ogóle będzie. Taki dziwaczny. Okej. Tutaj... raczej już nic więcej specjalnego nie znajdziemy. Zerknijmy teraz tutaj. Aha, to ta regeneracja po prostu. Dobra, to samo, nie pełni on jakiejś innej funkcji. No, powolutku mnie regeneruje. Ale spoko, no to znaczy, że pewnie w tej lokacji bardzo rzadko są porozstawiane kamienie, bo z taką mechaniką jeszcze się nie spotkaliśmy w grze do tej pory. Także no, obstawiam, że to właśnie z tego wynika, żeby jakoś zrekompensować nam małe zagęszczenie punktów odpoczynku. To ma sens, nie? To jest naprawdę spoko rozwiązanie. Dobra, sprawdźmy tę salę najpierw. No, jest to dziwaczne. Czy z was można złom pozyskać? Okej. To wygląda, jakby to generalnie miało się przesunąć. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, nie? Jakby tu było ukryte przejście. Moim zdaniem na pewno tak będzie. I to sobie otworzymy z drugiej strony na stówę. Czyli tam też jest jakiś ukryty korytarz, którego na mapie do tej pory nie widzimy. Mnóstwo spopielonych istot tu jest w ogóle. No ale dobra. O kurde. Zobaczmy dalej. No, karabinek to już sobie tak za bardzo nie daje rady. Co? Co on powiedział? Nie wiem, czy to było po angielsku, czy co? Chyba nie. Albo tak, był ten głos zmodyfikowany, że nie dało się nic zrozumieć. Dobra. Ale piękna moc obalająca. No i po nim. Elegancko. Nowy relikt, stamina. Znaczy relikt, przepraszam. Zauważyli mnie? Mamy nowe żelazo! Do kolejnego ulepszania mojej broni. Prześlicznie to. Naprawdę mega mi się podoba to miejsce. Ta kolorystyka naprawdę robi robotę. Piękna jest ta paleta, naprawdę. Nie wiem, skąd te odgłosy dobiegają. Wow! Brzmi jakby powiedział stop, nie? A potem jakieś dziwaczne słowo padło. Tu nade mną jest jakaś znajdźka.
do której na razie... No nie mam pomysłu, jak się dostać. Że może ustrzelimy w jakiś sposób to miejsce, znaczy to przejście, ale no nie ma takich cudów. Pewnie gdzieś tu była jakaś iluzoryczna ściana. Nie ma. A może jeszcze dalej będzie jakieś przejście do jakiegoś korytarza nad tymi pomieszczeniami, w których teraz byliśmy, przed stąd. Chyba niezbyt. Ktoś tam się czai jeszcze. O, właśnie. Co to jest za płomień? Zielony. Wow, myślę, że... Może coś tu z tym zrobimy. Nie. Nic a nic. Kolejny ołtarz. I zwróćcie uwagę, nie? Są te ołtarze. Ale nie punkty kontrolne. Nie są to checkpointy nasze. Pragnione. Szkoda, że tak pojedynczo podbiegam. Jeszcze tam ktoś jest, bo oberwał już trochę. Wow, to nie trochę. To całkiem solidnie. Nice! Level! Close quarters. Od razu mi się przypomina o... Jak słyszę ten zwrot. Dodatek do Battlefielda 3. To były fajne czasy. Macie. Dobra. Jejku, piesku, trzymaj się. Podpalił mi go, widzieliście? Chyba było podpalenie, nie? Jeszcze w ogóle bez leczenia utrzymuje się tutaj. Więc jak widać, można było w ten sposób ustać te wszelkie trudności. No ale będzie regeneracja. I mamy dalszą ścieżkę. Ja pierniczę. Porąbana jest ta lokacja do eksploracji. Niby prosta. Bo taka korytarzowa, ale jednak, no, te sekrety tutaj robią robotę, nie? Nie mam pojęcia, jak się dostać do tych ważniejszych skarbów, jakie tutaj widzieliśmy do tej pory. Mam nadzieję, że uda się je wkrótce ogarnąć. To będzie już powrót, słuchajcie, w pewnym sensie, tak na to się zapowiada przynajmniej. O, jest lepsze żelazo. Tego 3. stopnia, powiedzmy sobie. Czyli tego, którego aktualnie potrzebuję. To jest zawsze coś, co mnie cieszy. Tylko pytanie, czy warto ulepszać tę broń, z której teraz korzystam? Ja myślę, że chyba nie. Tylko żebym ulepszył sobie broń poboczną. Ej, zwiększenie zasięgu 30%. To byłaby petarda, słuchajcie. Z regeneracji na sprincie, ale to jest dość ważne. Expa 10% potrzebuje. Zwiększenie wszystkich obrażeń o 7% to też, kurde, jest przydatne. No nie wiem, no, ja mam takie przedmioty. No ewentualnie te 7% obrażeń mógłbym sobie zredukować, żeby mieć większy zasięg, ale... Ale ja mam takie przedmioty, które, kurde, no... Znaczy pierścienie w sensie, które moim zdaniem komponują się idealnie i nie ma sensu tego zmienić, bo to jest naprawdę fantastyczne połączenie, moim zdaniem. Dla mnie naprawdę ideolo. Nie wiem, co tam bym się musiał pojawić. Chyba inne wartości procentowe po prostu, żebym coś zmienił, nie? Bo te efekty... To jest coś, na czym mi po prostu zależy. Świetnie to działa. Potrzebuję expa i to bardzo, żeby ulepszyć sobie teraz kolejną właśnie klasę, czyli Challengera.
Prawda. Zobaczmy kolejne strony. Nice. Nic tu nie ma. A to co? Jest kolejne przejście. Ja cię kręcę. No bez jaj. Tam jeszcze jedna znajdźka jest do ogarnięcia. Czyli lokacja poboczna w lokacji pobocznej? Czy ja dobrze rozumiem? Dobra, ale otworzymy sobie skrót, oczywiście. W pierwszej kolejności. Nice. I tu jest kolejna droga. Już do samego jakby początku tej naszej przygody. Tyle, że my zamiast wchodzić w kolejną bramę, bo o tym będę pamiętał, ale moglibyśmy sprawdzić, co będzie tutaj, w tej wielkiej sali jeszcze. O kurde. Ale tu ładnie, co? Denizens of this new world. Send it away then. Fey law is not for foreigners. On the contrary, Oneril, though its rules are for Fey and non, Fey law applies to all within the one true king's domain. Come, petitioner, step up to the podium. Hail, stranger. I am Savon. Speaker of the one true king's council. State your nature and business for the record, please. Your nature, yes. What are you exactly? You're not one of the, well, what do they call themselves? The Dran, are you? Nie. Jestem człowiekiem z ziemi. Nie jestem w zasadzie z tego świata. To nie jest wasza sprawa. Weźmy tę opcję, że nie jesteśmy z tego świata po prostu, bez precyzji. Then why pray tell should we waste our time with you? This is a Fey Council, and we have more imperative matters than to play guide to outsiders. Poszukuję wielkiej mocy. Great power, you say. And why would you seek such entities? Potrzebuję tej mocy, żeby coś naprawić, co poszło nie tak. Muszę pokonać ich, aby ocalić mój świat, być może wszelkie światy. W sumie spróbujmy tak. You speak of killing the Fey. They did not specify their prey, Nael. In any case, the Fey have been left with only political power. Not power of the kind you seek. Unless you're both wrong, and they seek the imposter. Immaterial. This council cannot aid the petitioner in any way. Given our current troubles, we bear neither the desire nor the means. No nie kończmy tej rozmowy. Jakie macie problemy? Pewnie będzie analogiczny przykład, jak w każdym świecie, że ktoś nam coś zleci de facto, nie? Więc... No jakie macie problemy? You have wasted quite enough of our time, foreigner. The Fey have far more important concerns than you before us. No tak, faktycznie byliście mega zajęci. A thought occurs to me. Perhaps this stranger could be of use to us. Our kingdom has been thrust into chaos, stranger. The one true king has been usurped by an imposter, aided by someone on this council, no less. But we know not whom. If you will accede, Fey law allows for an independent party to aid our investigation. Perhaps your eyes can bring clarity where our trust has failed. Do you accept? Potrzebuję więcej informacji. Oczywiście, że wam pomogę. Potrzebuję najpierw więcej informacji. Nie, dobra, pomóżmy. Hold. I do not accept. This is a foreigner. Hardly more than a mute beast. The law does not allow such to conduct investigations or judgments on our behalf. Have you ever considered, Oneril, that our job is to make the law?
Both arguments are heard and deemed irrelevant. We do not ask them to make judgment, only to aid in an investigation that we have voluntarily foregone. The law supports this. Co się stało takiego, że potrzebujecie mnie, w sensie mojego śledztwa, mojego zbadania tej sprawy? A great tragedy, stranger. For eons, the Fae and this council have faithfully served the one true king. But alas, his rule has been curtailed. The imposter, Faelin or Faerin or whatever they call themselves now, placed the king in an eternal slumber from which he cannot be woken. The king was attacked in his own chambers, behind this very door. The imposter could not have entered without aid from a member of this council. But, of course, we all have our alibis, as you can imagine. None of us were here. This has been proven many times. If you can find any evidence tying one of us to this tragedy or to the imposter, then Fae justice might be done. It won't be enough, Savan. The imposter still sits upon the throne. Yet, it will be a step, and a necessary one, toward restoring order among the Fae. To jest też ciekawe. No ale zapytajmy o to jeszcze. Wydaje mi się, że to jest sensowniejsza opcja. No właśnie. No dobra, i dlaczego potrzebujemy kogoś niezależnego? Znaczy wy potrzebujecie? Peace, Oneril. The law is clear on this point, as you well know. I will answer your question, stranger. With a traitor among us, trust has shattered. If any of us were to produce evidence at this stage, it would be suspect by all. And rightly so. Either of you would love any excuse to remove me from the council. And you do not wish to hold half the council's power yourself, Oneril. You cannot pretend it isn't true. Regardless, stranger, you are not from this world, either of these worlds. So, any evidence you bring would be free from the suspicions which we have cast upon ourselves. Skąd wiecie, że możecie mi zaufać? Nie, to druga opcja to jest trochę kontrowersyjna. This foreigner may have any number of reasons for accusing any one of us. Which is why, if and when evidence is produced, we alone will pronounce the final judgment. And if that evidence has been falsified, tainted, how do I know one of you has not paid this interloper to act on your behalf? Oneril, only you assume that everyone is as unscrupulous as yourself. Not everyone seeks power at any cost. Very well. I will judge it when I see it. I trust no one, but I trust the two of you less than this foreigner. We now know that the imposter approached each one of us at some point, whispering promises of freedom and power, trying to poison our minds against the one true king. He only said what we wanted to hear. Pity one of us listened. Can you blame them, though? The imposter called out important truths. Is that an admission of guilt, Niel? If you would allow me to finish. I was saying he called out important truths that we must take to heart, despite the poison that obviously accompanied them. We would do well to address the flaws raised by the imposter. And I find it difficult to cast blame on any who thought there might be a smoother path towards doing so. And yet that path has led to ruin. We have merely exchanged one tyrant for another. Indeed, but our feelings on the outcome are irrelevant. This council must be absolved of guilt if we are ever to restore order to the Fae.
Co możecie mi jeszcze o nim powiedzieć? On this we all agree. The imposter's plan should never have been carried out. I mimo to jeden z was pomógł im, tak? So it would seem. If this council is to have any efficacy at all, the traitor must be removed from our midst. This is the law. Alas, we do not know. There is no blood, no wound that we can see. Not that we were able to investigate the scene fully. At your request, Onuriel. I cannot trust either of you backstabbers nor anyone you might call to serve us. Were those not your words? They were indeed. And the sentiment holds. Regardless, it is unknown even what could harm the king. For it is said that no mortal weapon can kill him. And many have tried. No i co możesz mi powiedzieć o tym jedynym prawdziwym królu? The king has ruled over the Fae as long as anyone can recall. He has always been a guiding force, both in our world and our lives. Some believed he was too much of a guiding force. More than some. Yet, look at us now. The king sleeps, and our world is spun into chaos. Indeed. It would seem his life is more entwined with our world than anyone knew. Imagine what would have happened if he had been killed. No właśnie teraz się zastanawiam, dlaczego nie możecie obudzić króla, nie? Of course. How could we have been so blind? The genius of this foreigner who is so and all of the Fae together. Please, Onuriel. Their question is academic curiosity. The simple answer, stranger, is magic of a kind more powerful than any here have yet seen. We suspect the imposter's conspiracy went even deeper than this council alone. All the more reason to identify the conspirator among us. Dobra, powinienem już się ruszać, zbierać stąd. Should you find evidence, though, bring it before us. W porządku. Kolejny trade point, tak naprawdę do rozdysponowania. Można by było postrzelać, ale oczywiście tego nie zrobimy. Zeskakiwać na pewno nie zamierzam. To na pewno dobrze by się nie skończyło. Tego można by było rozwalić, ale oczywiście jest przyjazny. Jest to związane z tym quest nasz. Ale pewnie później tu się nam otworzy opcja obstawiam zawalczenia z bossem tego obszaru w ogóle, nie? Tak de facto obstawiam, że ta piękna sala to pozwoli nam do przejścia takiego po prostu dalej i rozliczymy się z tym kolejnym władcą, tak naprawdę. Dobra, przejdziemy sobie, słuchajcie, do okręgu 13. Chociaż nie, zaraz. Zanim to zrobimy, to dla uściślenia wszystkiego, to chodźmy jeszcze do nowej krainy, żebyśmy mogli tam się od razu teleportować. Myślę, że to będzie fajnym pomysłem. Cyk. Niech będzie. I teraz dopiero będziemy w stanie, znaczy będziemy mogli wynieść się z tego świata. W trakcie walki? Nie mogę z tego skorzystać? O kurde. Nie spodziewałem się, że mi się tutaj ktoś zrespi. Też mi się nie podoba to miejsce. To jest jakoś połączone z lokacją, w której byliśmy wcześniej? Chyba nie. Ale mamy tutaj, słuchajcie, sekretne przejście jakieś. Trzeba będzie to poeksplorować. Kurde bele. No, ja nie wiem, jak ten świat może nie być czymś ulubionym. O kurde, dobra. Aktywujmy sobie checkpoint. Mogę w końcu? Ciężko to złapać. Jest za małe.
Chodźmy do okręgu. Mam nadzieję tylko, że jak powrócimy, to znowu te stwory tu się nie zrespią. Trochę niefortunne miejsce na ich umiejscowienie. Myślę, że się zgodzicie. Może teraz w ogóle byłbym w stanie zmienić sobie rękawice w końcu. Hej, możemy! Jak dobrze! To jeszcze nakrycia głowy mi brakuje tylko. Chciałem coś ulepszyć. 1700, ale wiecie co? Inaczej. Jak mam 1700, to pójdziemy do Yishi mimo wszystko. Lozom. A. Council Tribunal. A to będziemy chociaż wiedzieli, ile tak naprawdę tutaj jest lokacji, bo każde. To ładnie jest to posegregowane, nie? Więc tak. Nie będziemy mieli żadnych problemów z zlokalizowaniem tego wszystkiego. Przy okazji możemy też do tego ducha podejść, który tutaj był, być może po wyczyszczeniu de facto tego świata. Coś nowego nam przekaże, nie? Też jest taka nadzieja. Także zobaczmy. Czy powie nam ona coś nowego? O, chwilę to trwa oczywiście. Mam pewne pytania. Aha, lepiej się będę ruszać. Kurczę, myślałem, że coś nam nowego może wskaże. No nie jest to event krwawego księżyca, w związku z czym te drobiny latające tutaj to oczywiście mogą mylić, ale w związku z czym no nie będziemy tu się specjalnie rozglądać, chociaż... Kurde. Nie jest to krwawy księżyc, niestety. A mógłby być. Zobaczmy. Tu już tak sądziłem, że będziemy przeciążeni, ale... Kurde. Dziwnie wyglądamy, nie? Trzeba by się do tego przyzwyczaić. No ale oczywiście jest to znacznie lepszy wybór. Jakby spojrzeć na same fakty, nie? Ponadto też na Nerut moglibyśmy pójść po raz kolejny, aby tym razem ogarnąć sobie ten jeszcze jeden relikt. Tak wiecie, w ramach po prostu kolekcji. Ale szczerze, w tej chwili to bardziej by mi się przydało mimo wszystko ulepszenie postaci. I konkretnie rzecz biorąc broni, więc powrócimy sobie do okręgu i ulepszymy Enigmę na jeszcze wyższy poziom. Myślę, że nie pożałujemy tego. Dobra, zgasz latarkę, bo to niepotrzebnie chodzi. Witaj. Bardzo proszę o ulepszenie Enigmy. O kurde, już potrzebuję tego wzmocnionego żelaza. Cholera, ja potrzebuję dwóch takich de facto. No to się wstrzymam z tym. Wiem, że z broni białej mega dużo nie korzystam, ale jak już skorzystam, to chcę, żeby ona była taką awaryjną, naprawdę sensowną opcją na uratowanie się. W związku z czym, dlatego to ulepszyłem. Taka motywacja mojej decyzji. Council Chamber. What? Tu będziemy musieli iść kolejnym razem. O kurde. Muszę obczaić, o co tu chodzi, nie? Koniecznie. Nimue. Powiem wam, że gra... Im dalej jesteśmy, tym robi się coraz dziwniejsza w zasadzie. Ej, tu jeszcze moglibyśmy w sumie poeksplorować. Tak na dobrą sprawę. No ale cóż, moi drodzy, myślę, że nie będziemy przeciągać. Ja widzę, że tu jest jeszcze mnóstwo miejsc, które trzeba będzie nadrobić. Jest dużo przejść.
Z pewnością, no. To chyba to będzie to miejsce, które sobie poeksplorujemy następnym razem. Myślałem, że szczerze to już jest wszystko, co mi tutaj zrobiłem. Plus oczywiście były te przejścia w ścianach jeszcze niepoeksplorowane. Ale teraz tak sobie uświadamiam, że no właśnie, te przejścia w ścianach to ja koniecznie będę musiał nadrobić. I te wszelkie przejścia no pozostają wciąż do zbadania, nie? Na przykład tutaj mamy takie przejście. Tu jest główna ścieżka, fabularna droga. No i tutaj pozostają jeszcze niezbadane te podziemia. O kurde. No tutaj będę na pewno, słuchajcie, wielokrotnie wracał, coś czuję do tych obszarów. Natomiast w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam was jutro na kontynuację serii Zagrajmy w Remnants 2. I umówmy się, słuchajcie, że nadrobię rzecz na Nerut. No nie wiem, za odcinek, może dwa, jak tu się trochę uspokoi, bo tu jest tyle tych przejść, o których teraz pamiętam, mam świeżo to w pamięci, że nie chcę teraz lecieć na Nerut, wybijać się z rytmu tutaj, a potem wracać i przypominać sobie ten lozom cały, ten pałac. Więc myślę, że tak to będzie, tak będzie sensownie, jak to ogarnę, nie? No może nie, że przechodzę cały pałac, ale chociaż trochę tu jeszcze poeksplorujemy, a dopiero potem tutaj wrócimy do, a potem dopiero wrócimy na Nerut i tam dokończymy ten temat już na 100%. A tymczasem, moi drodzy, czy możliwie na jak największy poziom, bo coś pewnie przegapię. Wszystko, co ważniejsze, chciałem po prostu zdobyć. No i też wytworzymy sobie relikt za 1500, ale nie przeciągam. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Będę zobowiązany, będę bardzo wdzięczny i zachęcam do subskrypcji, abyście byli na bieżąco. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.